inteligentnygłos.pl. W polityce często można spotkać się z fałszem i dezinformacją. Jednakże istnieje jedna osoba, która potrafi czasem zaskakiwać. Premier rządu. Bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego. Niektórzy nazywają go Pinokiem. W tym filmie przyjrzymy się tej postaci z bliska. Ten film jest parodią i powstał on wyłącznie w celach humorystycznych. Mateusz Morawiecki, bo o nim mowa. Urodzony 20 czerwca 1968 roku. Polski menedżer, bankowiec i polityk. Premier rządu od 2017 roku. Były prezes zarządu Banku Zachodniego WBK. Były członek Rady Gospodarczej przy rządzie Donalda Tuska. Tego samego Tuska, którego teraz publicznie atakuje. A Tusk to jest efekt Tuska. Efekt Tuska. Tak mówią członkowie Platformy Obywatelskiej. W czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Drodzy zwolennicy Platformy Obywatelskiej, pamiętacie waloryzacje w czasach Platformy? Takie były waloryzacje w czasach Platformy Obywatelskiej. Gdzie były te pieniądze w czasach Platformy? Wartość programu Platformy Obywatelskiej jest taka, jak powiedziałbym, zero. Obecny premier jest znany z tendencji do wygłaszania licznych wypowiedzi, które często nie odpowiadają rzeczywistości. Przykładów jest wiele. Jednym z nich było jego twierdzenie, że twórcami inflacji są ci, którzy domagają się natychmiastowych podwyżek wynagrodzeń o 20%, zapominając o tym, że sam rząd zapowiada zwiększenie płacy minimalnej. Jest coś jeszcze szczególnie specyficznego dla Polski, związanego z inflacją. Otóż mamy także takich polskich twórców inflacji. To ci, którzy proponują, aby natychmiast podnieść wynagrodzenia na przykład o 20%. Rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wyniesie 3490 zł brutto. A problemy gospodarcze i złe decyzje rządowe zwala na Putina, wymyślając termin putinflacja. Ta wielka zmiana wprowadza dzisiaj do Polski i do całej Europy putinflację. Inflację Putina, czyli putinflację. W czasie trwającego szaleństwa mogliśmy zobaczyć salwę wypowiedzi, które były totalną sprzecznością. A to tylko kilka przykładów jego sprzeczności. Warto przytoczyć ten podstawowy, prawny, prawniczy argument. Nie może prawo wtórne omijać prawa pierwotnego. To tak jakby nad Konstytucją Polską postawić jakąś ustawę albo postawić jakieś rozporządzenie. W kontekście obecnych wypowiedzi premiera, licznych wpadek oraz hipokrytycznych komentarzy pojawia się pytanie, dlaczego nadal utrzymuje on wysokie poparcie społeczne mimo licznych afer. Przykłady takie jak przypisywanie majątku na żonę oraz doniesienia medialne o umowie dotyczącej podziału majątku między Mateuszem Morawieckim a jego żoną, a także kolejne przekazy nieruchomości na rzecz żony czy ostatnia afera wizowa jego rządu, w której winę za nią obarcza się opozycję. To wydaje się zdumiewające. Wielu obserwatorów pyta się, czy ludzie rzeczywiście nie myślą logicznie. W celu uzyskania bardziej dogłębnej analizy poprosiliśmy znanego eksperta Kwame Bosaku o jego opinię. Premier Mateusz Morawiecki to postać, która umie skutecznie dotrzeć do swoich wyborców. Jego rząd zdobył znaczne poparcie wśród emerytów i starszych obywateli, co stanowi znaczną grupę wyborców. Programy takie jak trzynastka czy czternastka miały ogromny wpływ na zdobywanie tego poparcia, pomimo wielu wpadek i kontrowersji związanych z premierem. Warto również zaznaczyć, że premier Morawiecki i jego rząd zdają się kontrolować przekaz medialny, zwłaszcza w telewizji rządowej, gdzie nie eksponuje się jego błędów czy hipokryzji. Tam premier jest prezentowany jako bohater narodowy, co ma wpływ na postrzeganie go przez starszych ludzi, którzy często korzystają głównie z telewizji jako źródła informacji. Kolejnym istotnym czynnikiem jest to, że niewielu ludzi interesuje się polityką, a jeszcze mniej z nich chce poświęcać czas na dokładne badania i analizę informacji. Jeśli przyjrzymy się obecnie pełniącemu funkcję premiera, można zauważyć, że wcześniej pełnił on rolę doradcy Donalda Tuska. Dodatkowo kierował on bankiem WBK, co wiązało się z licznymi kontrowersjami i aferami. W obecnej scenerii politycznej premier Mateusz Morawiecki zdobył przydomek Pinokio, nadany mu przez jego przeciwników. Pinokio! 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 Pinokio!
Ten przydomek jest wynikiem częstych oskarżeń o kłamstwa, które to oskarżenia skłoniły jego przeciwników do nadania mu tego określenia. Ponadto przeciwnicy premiera stale przypominają mu jego wypowiedzi z przeszłości, zwłaszcza w odniesieniu do nagrań z ubiegłych lat. Na tych taśmach słychać słowa, które obecnie są często cytowane, takie jak miska ryżu. W rezultacie powstało wiele kabaretów, które kpią z wcześniejszych działań premiera. Powstał również pomnik z wizerunkiem Mateusza Morawieckiego. W 2022 roku Sławomir Mentzen postanowił przeprowadzić niecodzienny happening, którym było odsłonięcie tego pomnika. Jednakże warto podkreślić, że był to kpinny gest i forma satyryczna. Sam polityk dodał, że pomnik ten miał być hołdem dla premiera, który stał się znany ze skomplikowanej polityki podatkowej, szczególnie w okresie wprowadzania tzw. Polskiego Ładu. Pomnik ten miał być również satyrycznym podziękowaniem, ponieważ tak mocne komplikowanie podatków przyczyniło się do ogromnego wzrostu firmy doradczej polityka. Premier Mateusz Morawiecki to postać, która budzi wiele kontrowersji i emocji. Jego kariery zawodowej i politycznej towarzyszyły liczne oskarżenia, kontrowersje i przekształcenia. Przydomek Pinokio symbolizuje zarzuty o częste kłamstwa, a nawiązania do przeszłości przypominają o jego wcześniejszych działaniach i decyzjach. Na naszym sklepie memowy.pl można znaleźć ciekawą podstawkę z nawiązaniem do tego. Idealnym dopasowaniem będzie kubek z taką podstawką w zestawie. Znany jest również z praktyki wzmożonego opodatkowania, co jest tematem licznych prześmiewczych memów, które doskonale oddają, na czym to polega. Miałem 10 lat, gdy zacząłem ścigać VAT. Uwielbiam zapach świeżych podatków o poranku. Wszystkiego nie opodatkujemy, ale próbować warto. Kiedy w myślach już podnosisz stawkę VAT? To tylko kilka takich prześmiewczych memów. Można naprawdę zachorować z bólu brzucha po takich głodnych kawałkach. Mimo to premier Morawiecki utrzymuje solidne poparcie wśród starszych obywateli, częściowo dzięki programom społecznym. Kontrola nad przekazem medialnym, zwłaszcza w telewizji rządowej, również odgrywa istotną rolę w utrzymaniu jego popularności. Jednak wciąż pozostaje pytanie, czy poparcie dla premiera wynika z rzeczywistego uznania jego działań, czy może z braku zainteresowania polityką i niedostatecznej analizy informacji ze strony niektórych obywateli. Ostatecznie, analiza przyczyn tego poparcia jest złożonym zagadnieniem, które obejmuje wiele czynników. Jak będzie wyglądała polityka w następnej kadencji Sejmu? To okaże się już 15 października. To wtedy dowiemy się, czy premier nadal będzie obejmował swoje stanowisko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, możesz wesprzeć autora kanału, kupując wspierającego na stronie memowy.pl.